Z nami kolejny gość, ekspert Talk Series, Kinga Grzech-Leśniak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Może na początek zapytam o ostatni debiut w Stanach Zjednoczonych. Był długi i owocny, więcej nie powiem. Tak, rzeczywiście. Miałam przyjemność uczestniczyć i obserwować w pracę Wydziału Departamentu Periodontologii, Mikrobiologii, Digital Dentistry, Ortodoncji Virginia Commonwealth University w Richmond, gdzie miałam przyjemność realizowania własnych projektów badawczych. Powstały nawet 4, pojechałam z jednym projektem, wróciłam z 4 zrealizowanymi projektami. Teraz kończymy to dokumentować i pisać manuskrypty, które mam nadzieję będą szybko opublikowane. Gdzieś słyszałem, że stomatologia laserowa nie jest taka skomplikowana, jednak trzeba poświęcić czas na naukę, a później można zyskać na krótszym czasie spędzonym z pacjentem. Praca z laserem na pewno nie jest pracą szybszą. Nie po to kupujemy laser, żeby nagle diametralnie skrócić czas z naszym pacjentem, ale jest na pewno po to, żeby zrobić go bardziej efektywnym, efektownym. Mówi się nawet o efekcie wow. Nie tylko dla nas leczących, ale także i dla pacjenta. Możemy zmniejszyć dolegliwości bólowe albo je zupełnie wyeliminować, skrócić czas gojenia, doprowadzić do regeneracji tkanek, czy miękkich, czy kostnych i spowodować, że nawet części chirurgiczne, etapy chirurgicznego leczenia, czy przy implantach, czy przy perio, mogą być nawet przyjemnością dla obu stron. Proszę Państwa, oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć o wszystkich zaletach laserów w stomatologii, ale jest jedno wydarzenie, które na pewno mogłoby pomóc. Cóż to za wydarzenie? 3. Kongres Laserowy, 18-19 październik, Expo Kraków. Serdecznie zapraszam. Jest to wyjątkowy czas, 2 dni, co 2 lata, 2 dni pełne atrakcji i nowinek z zakresu laseroterapii. A ten rok, powiedziałabym nawet, że będzie to wydarzenie roku 2019, dlatego że żeby przyciągnąć uwagę ogólnych lekarzy niezwiązanych z tematem laserowym, niespecjalnie tym się interesujących, ale i higienistki, asystentki, stworzyliśmy pierwszy kongres innowacji w asyście i higienie, który ma też przyciągnąć cały zespół stomatologiczny. A żeby dołożyć taką i pokazać kropkę nad i, będzie sesja medycyny estetycznej, twarzy i szyi. Oczywiście również z wykorzystaniem laserów, ale będzie całość ujętego tematu. Kongres się rozwija z takiego projektu czysto laserowego, spore wydarzenie dla lekarzy o różnym zainteresowaniu medycznym. Innowacja to jest taki parasol nad laserami, czyli tak naprawdę pod innowacją mieści się wiele tematów, także od CAD/CAM-u po nawet nowoczesne rozwiązania szczotkowania zębów. Będzie można o tym usłyszeć, porozmawiać w zależności od prezentowanych tematów przez naszych wykładowców. Różnorodność zapewniona, dlatego że będzie ponad 40 wykładów. 2 dni, 3 sale, ponad 40 możliwości dowiedzenia się i pogłębienia wiedzy. Także mam nadzieję, że jest to wszystko ze sobą ładnie powiązane i uatrakcyjnione. Czy to jest wydarzenie dla początkujących, zaawansowanych, średnio zaawansowanych? Mam nadzieję, że dla wszystkich. Tak staramy się ułożyć program, żeby pokazać i trochę takich podstaw, żeby wiedzieć, jak pracują lasery z tkankami miękkimi, twardymi, jakie są interakcje, żeby je zrozumieć. Ale bardzo dużo mamy też wykładów klinicznych, gdzie praktycy z całego świata, bo mamy wykładowców z Australii, mamy wykładowców z Brazylii, oczywiście niemal cała Europa, podzielą się z nami taką praktyczną wiedzą przy fotelu dentystycznym, przy pracy z pacjentem z zakresu endodoncji, chirurgii, bardzo dużo tematów implantologicznych, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, będzie osobny topik. Także do wyboru, do koloru. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.